Przemysław Kamiński, witam serdecznie i zapraszam na wydarzenia tygodnia. W dzisiejszym programie całkowicie zniknął budynek starych garaży przy dyskoncie Netto i pasażu handlowego tuż przy ulicy Kościuszki. W tym miejscu ma powstać nowy obiekt handlowy. Są plany i domysły, jednak na ile się sprawdzą? Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Może grozić byłej policjantce z Gryfina za przywłaszczenie ponad 121 tysięcy złotych. Centrum Wodne Laguna w Gryfinie otrzyma 371 tysięcy złotych na działania inwestycyjne. Dzisiejsze wydanie serwisu rozpoczynamy od całkiem miłego wydarzenia. Moryński Szopracz, mimo że oficjalnie nie został jeszcze nazwany, miał już swój debiut w ogólnopolskich mediach, czyli na stacji TVN24. Wszystko przez to, że utknął on w kominie, a strażacy z tego miasta pomogli mu się wydostać z pułapki. Podczas ratowania zwierzaka jeden ze strażaków został niestety ugryziony w rękę i przez to musiał skierować się do szpitala w Szczecinie. Więc o tym niecodziennym wydarzeniu opowie nam Hubert Krysiak, czyli prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Morynia. Wczoraj około godziny 17.30 z powiatowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wpłynęło zgłoszenie, że w budynku przy ulicy Lipowej w Moryniu znajduje się nieznane zwierzę. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy teren, a następnie udaliśmy się celem rozpoznania. Dwóch ratowników weszło na dach budynku, gdzie znajdowało się zwierzę. Okazał się nim Szopracz. W trakcie prowadzenia działań ratowniczych wykorzystaliśmy bosak drewniany, za którego pomocą udało nam się wydostać Szopa na zewnątrz budynku. W czasie wyciągania Szopa i przekładania go do klatki jeden z ratowników został ugryziony przez Szopa. Ten następnie został przetransportowany do szpitala celem badania. Jak mówię, to nie jest pierwsza taka akcja na terenie gminy Moryń. Już kilkanaście razy wyjeżdżaliśmy do podobnych typu zdarzeń, gdzie ratowaliśmy łabędzie przymarznięte do jeziora. Koty z drzewa również ściągaliśmy. Wychowaliśmy również w naszej remizie sowa, która później odleciała. Całkowicie zniknął budynek starych garaży niedaleko dyskontu Netto i pasażu handlowego przy ulicy Kościuszki w Chojnie. W tym miejscu ma powstać nowy obiekt handlowy. Ma powstać tam obiekt o łącznej powierzchni ponad 1200 m2, nawiązujący do sąsiedniej architektury. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, będą tam 3 duże punkty handlowe i kilka mniejszych lokali do wynajęcia. Pojawiające się w ostatnich miesiącach plotki mówią m.in. o markecie z elektroniką i sprzętem AGD RTV czy drogerii. Tego doniesień jednak nie udało nam się potwierdzić. Nad budową dużego obiektu handlowego w okolicach sklepu Biedronka zastanawia się deweloper z województwa lubuskiego. Spółka złożyła do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy. Do tematu jeszcze powrócimy. Od 3 miesięcy aż do 5 lat pozbawienia wolności może grozić byłej policjantce za przywłaszczenie sobie ponad 121 tysięcy złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. 6 czerwca odbyła się w tej sprawie pierwsza rozprawa przeciwko Joannie N. Poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób, zaś cały proceder trwał od grudnia 2015 roku do czerwca ubiegłego roku. 6 rannych było za, a 3 przeciw. Pozostali ranni nie wzięli udziału w głosowaniu. Uchwała w sprawie przyjęcia karty samorządności została przyjęta. Zarząd Związku Miast Polskich uchwalił kartę samorządności 17 lutego w Łodzi. Jest to dokument, który w 17 punktach opisuje najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Nad przyjęciem karty debatowali na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Chojnie. Stoi na stacji lokomotywa. Może i nie lokomotywa, ale złoty pociąg. To właśnie ta maszyna wzbudziła ostatnie największe zainteresowanie nie tylko w naszym regionie, ale przede wszystkim w województwie. Również i nasza dziennikarka postanowiła bliżej poznać tą niecodzienną maszynę. Dorota Nowak. Złoty pociąg wzbudził zainteresowanie jeszcze zanim dotarł do naszego województwa. Dziś zobaczyć go było można w naszym regionie na trasie Szczecin - Główny - Chojna. Już jutro pojedzie m.in. do Kamienia Pomorskiego. Województwo zachodniopomorskie podpisało ogromny kontrakt, wart 250 milionów złotych, na wykonanie i dostarczenie 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W złotych barwach jeździć będzie tylko Impuls, który jako pierwszy z tej dużej puli trafił do naszego regionu, tworząc idealną promocję i sposób na zwrócenie uwagi na Pomorze Zachodnie.
Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Centrum Wodne Laguna przy ścisłej współpracy z burmistrzem został rozpatrzony pozytywnie. Centrum Wodne otrzyma 371 tysięcy złotych na działania inwestycyjne. W skład modernizacji wpisana jest przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny oraz modernizacja wentylacji mechanicznej związanej z wymianą centrali wentylacyjnej na wiewno-wylewny układu numer 1 basenu sportowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia stosownej umowy o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie na terenie powiatu przeprowadzili działania zmierzające do eliminowania z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu, jak również przekraczających dozwoloną prędkość. Niestety efekt tych działań nie napawiają optymizmem. Wśród skontrolowanych kierujących ujawniono 4 mieszkańców naszego powiatu kierujących pojazdami znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Wszystkim odebrano uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprawy zostaną przekazane do sądu. Tomasz Jachimik, Kabaret Weźrzesz oraz Buncyk to takie gwiazdy będziemy mogli oglądać na Murińskiej scenie. I to nie jest zapowiedź jarmarku tego miasta. Wieczór z kabaretem odbędzie się już za tydzień 17 czerwca w sobotę. Serdecznie zapraszamy. Dziś zrobimy dobry walec. Zawiruje cały świat. Ty tak tańczysz doskonale. Pijmy razem aż do dna. Człowiek wrywa się z własnego łóżka o 5 nad ranem. Pędzi szybko do szpitala. Nie wiem, korki na mieście, łamie wszystkie przepisy, bo ma rejestrację w szpitalu, więc pędem. Wbiega do tego szpitala, przed nim 200 osób w kolejce. No to wiadomo, jakoś się przepycha. Dochodzi do tego okienka i dowiaduje się, że wizytę u specjalisty ma w lipcu 2019. Panie, pan nie żyje! To proszę pani, dla mnie akurat nie nowość. Ja już nieraz zgona zaliczyłem. Już, spokój tam, spokój! Już za chwilę rusza wielka impreza, datowana na wiek XIII. Templariada Kwarszany odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca. W weekend w Kwarszanach, powiat Myśliborski, gmina Boleszkowice, będzie można poczuć się jak w XIII wieku. Wszystko dzięki zaplanowanym na te dni atrakcjom. Zapraszamy do obejrzenia zwiastunu. Już jutro o godzinie 11 startuje festyn rodzinny w Chojnie. Plac zabaw już jest przygotowany. W chwili obecnej oczekujemy uśmiechu na twarzach i pierwszych muzycznych dźwięków z Placu Konstytucji 3 maja. Nie mogło również zabraknąć chojeńskiego biegu ulicami naszego miasta. To druga edycja, w której na chwilę obecną bierze udział ponad 100 osób. Skromnie, ale z uśmiechem i z radością przeżyjmy ten dzień. Aktyw Chojna zorganizowała już drugi bieg ulicami Chojny. Jak trwały przygotowania? Przygotowania były dość intensywne. Oczywiście nie odbyło się bez problemów, ponieważ mieliśmy problem z zabezpieczeniem trasy, ale mimo uprzejmości organów takich jak Straż Pożarna czy Policja oraz wolontariusze, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, także podczas biegu jesteśmy jak najbardziej bezpieczni.
Ilu uczestników możemy spodziewać się na jutrzejszej trasie? W tym roku zapisało się około 100 uczestników, ale będzie można się jeszcze dopisać dzisiaj w Biurze Zawodów Restauracja Ratuszowa od godziny 17 do 20, jak i w dniu biegu, czyli jutro, sobota, od godziny 15 do godziny 17. Także miejmy nadzieję, że ilość uczestników wzrośnie. Z powodu kontuzji nie bierzesz jutrzejszego udziału w biegu. Tak, zgadza się. Ale będę duchem, całym sercem z uczestnikami na trasie, będę trzymała za nich kciuki. Mam nadzieję, że ustanowią właśnie rekordy swoje tu w Chojnie i będą z tego zadowoleni. Piłkarskie rozgrywki w regionie zmierzają już ku końcowi. Czas na krótkie podsumowanie szans drużyn na awans oraz ich spadek. Czwarta liga Energetic Gryfino na dwie kolejki przed końcem wciąż liczy w walce o awans. Na swoim koncie ma 75 punktów, do lidera traci tylko 2 oczka. Na miejscach spadkowych m.in. ekipa Osadnika Myśliwórz i Dom Dębno. Wojewódzka okręgówka to Morzyc-Komorin. Jest bardzo blisko mistrza ligi, 68 punktów i jest niemal pewna, że klub z Morynia zakończy ten sezon wielkim sukcesem. Kibice biało-zielonych z Chojny spokojni o utrzymanie podopieczni Grzegorza Michasiuka z dorobkiem 34 oczek klasują się na 11 miejscu. W regionalnej okręgówce o awans walczy ekipa Ogniwo Babinek oraz Gawia Choszczno. Spadek Mechanik Warnice oraz Mieszko Mieszkowice. W A-klasie w Cedynie już mogą świętować pierwszą lokatę w lidze. Strach przed B-klasą to Protim Żarczyn, Czarni Czarnówko oraz Kluk Skrzywin. Ostatecznie spadnie tylko jeden zespół. W klasie rozgrywki już się zakończyły, a mistrzem został Merkury Nowogródek Pomorski. Tuż przed końcem sezonu, bo została ostatnia kolejka, są również juniorzy, którzy zakończą rozgrywki prawdopodobnie na czwartej pozycji. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanej zabawy podczas jutrzejszego Święta Miasta, a wszystkim biegaczom dobrych wyników. Spokojnego i udanego weekendu. Do zobaczenia.